Witam Was serdecznie, z tej strony Hubi Bike. Chciałbym Wam przedstawić lampkę AN Strix 750. Lampka przednia do roweru o białym świetle LED-owym. Lampka ta posiada 8 trybów pracy. Wskaźnik poziomu naładowania baterii, jak i wskaźnik czasu, w którym ona może świecić. Wskaźnik ten pokazuje od, przepraszam Was, od 3 godzin do pół godziny. Moim zdaniem nie jest on adekwatny do stanu fizycznego świecenia tej lampki. Jest to mniej. Troszeczkę nas przekłamuje to, ale jakieś tam daje możliwości spojrzenia na to, ile taka lampka nam poświeci. Lampka ma 8 trybów pracy. Najdłużej będzie świecić w trybie flash, następnie ultra low, pulse, day flash, low, medium, high, power boost. Power boost jest oczywiście najmocniejszym trybem. Producent podaje czas godziny. W tym trybie powiem Wam, że będzie to w tych właśnie granicach, choć będzie osobny film, w którym pokażę, ile fizycznie tak naprawdę ta lampka potrafi wytrzymać na danym z trybów. Trybów jest 8, tak jak Wam wymieniłem. Od najbardziej prostego i krótkiego światła, czyli flesza, który miga, po power boosta, czyli najmocniejszego świecenia. Najmocniejsze świecenie da Wam 750 lumenów. Producent chwali się tym, że w trybie flash, czyli tym najniższym, lampka będzie świecić aż 100 godzin. Szczerze, niekoniecznie. Ale nie zmienia to faktu, że to jest długo. Nawet fizycznie, co przekonacie się w następnym filmie. Pojemność baterii to 2500 mAh. Amperogodzin, ładowanie jest USB, mamy tutaj też możliwość powerbanka, podłączamy tutaj kabel USB i możemy tym właśnie sposobem doładować sobie na przykład telefon, czy też licznik typu Garmin, Mio, czy inne. Do zestawu dołączone są odpowiednie uchwyty, ale dzisiaj tylko i wyłącznie o lampce. Jednym z nich, tych uchwytów, jest ten, który mamy zamontowany na tej lampce, czyli taki gumowy, którym możemy objąć kierownicę. Ja z niego korzystam i jestem bardzo zadowolony. Lampka po naciśnięciu pokazuje nam ilość jakby czasu pracy. I w tym momencie pokazuje między 3 a... No, 3 się kończy, a na 2 godziny. I to jest właśnie ten tryb najmocniejszy. Później jest ten właśnie, to był ten power boost. Następnie jest high. Potem mamy medium. Znaczy nie, bo tu tak się zmienia. To jest ten day, ten flash. Tutaj mamy ten właśnie day flash. Potem mamy flash. I znowu boost. High, medium, low, day flash, pulse, ultra low i flash. Tak to mniej więcej wygląda. Lampka prezentuje się bardzo dobrze. Mamy tutaj do dyspozycji też właśnie to, że lampka jest metalowa. Więc nic się z nią nie stanie. Wykonana jest w czarnym macie. Także to wszystko daje nam duże możliwości wytrzymałości tej lampki. Następnie dioda LED wytrzymuje długo. Nie musimy się martwić o to, że nam się w niej coś zepsuje. Jest naprawdę solidnie wykonana, jest masywna, także jeżeli patrzymy na wagę roweru, no to takie lampki będą ważyć. Ale nie zmienia to faktu, że jest to
Solidny sprzęt, jak widzicie, upada, nic się z nim nie dzieje, nawet się nie rysuje. Słyszycie, jak uderzam o stół, że to jest twarde, także to nie jest wykonane z plastiku i jest dobrze zabezpieczone przed wodą, bo wszystkie te właśnie porty są dobrą, mocną gumą zakryte. To tyle mniej więcej w pokazówce takiej oto lampki. Kolejny film będzie mówił o tym, jak to się zachowuje w fizycznym odniesieniu. Trzymajcie się. Hubi Bajka.